Dzień dobry wieczór, z tej strony znowu Starki. I niestety oto kolejny odcinek z najbardziej lagowej, zepsutej, nieogarniętej, jak zwał tak zwał, sesji nagraniowej w Terrarii na świecie. Niestety, po prostu widzicie, gobliny się pojawiły, no to musiałem. Jak źle by nie było, muszę po prostu zgodnie z obietnicą wam to pokazać. Tak więc ten odcinek traktowany już jako siódemka będzie niestety krótszy, obejmując tylko tą inwazję. Ale no, po prostu nie mam cierpliwości do tego. A jak już muszę to i tak zrobić, no to potraktujemy to jako pełnoprawny odcinek, żeby było lepiej. Przynajmniej dla mnie. No, na szczęście jak widać, inwazja dosyć szybko się może skończyć, więc odcinek nie będzie jakiś długi. Ewentualnie się naprawi, będę nagrywał normalnie, to wtedy to dostaniecie znowu jako bonusa. Jeszcze zobaczy na obecny moment. Po prostu trzeba się pozbyć goblinów z naszej bazy. Dobra. Nie, nie. To się dobrze nie może skończyć. Ale widać, Terraria mi naprawdę nie lubi, skoro... No, doprowadziło do tego. Ej, ktoś musi się zająć grobami szybko, bo już cmentarz nam powstaje w środku wioski. Jak nic, to jest najgorsze, co może być. Chociaż mam tylko Chuzela, może zdążę dzięki temu jakoś to ogarnąć. Dobra, szybciej. Dobra. Ale ta kula jest dobra. No, jest w miarę dobrą bronią, tylko no. To znaczy w miejscu możesz robić... Dobra. Jeśli ktoś przyjdzie... zostawić w miejscu i uderza. No co, co? Dobra, może się uda utknąć te groby. No nie. Ale w domach one zostają. Nie liczy się. Ej, nieźle. Pupkin taki warrior, że używa mini szarka. No, to jest najlepszy. Oni na spawnie siedzą. Zawsze tak będą siedzieć. To jest najgorsze właśnie w tym. Ale dobra, mamy już ponad połowę inwazji za sobą. Więc może jakoś to przeżyjemy. Tam prawie nie wiem, czy mówiłem ponad połowę, czy prawie połowę. Ale jakby nie mówił, prawie połowa za nami. Może jakoś to przeżyjemy. To tylko będzie z duchami, które się pojawią pewnie po tym wszystkim. Jak się szybko groby usunie, to będzie git. No, tylko że ich jest za dużo, żeby to się szybko wyłączyło. I zanim to zrobimy, to już 50 duchów przyleci. I ich własną bronią. Czyli bo tym... Swoją drogą, jeśli ktoś by chciał zostać jej tym, jak się nazywa, rangerem, to nie dosyć, że harpun właśnie wypadł, to jeszcze mogę zrobić prawdopodobnie fossil armor. To ja proszę. To się on... No dobra. Tak nie no, się zobaczy jeszcze co i jak. No w sumie nie, bo w tym sklepie chyba ma też magiem zostać. A wiesz, wiesz papki, nie magiem, możesz nie też być, bo pamiętaj, siostra niby chce być magiem, ale... No ona jest tak jakby powiedzmy elementem dodatkowym, bo jednak... No wiesz, że radzi sobie dobrze nawet jak na nią, ale no ma takie gorsze momenty, więc ktoś inny jako mag też mógłby być po prostu poza nią. Co jest? Może nie. Z tego, że jeszcze jest połączenie. No ciesz się, póki masz cieszę możliwość. Się jak nic, będziemy musieli ogarnąć jakieś lepiej tego Discorda czy coś do przyszłych sesji. No bo przez Steama po prostu. Przez Steama, wiesz... Steam ma jedną wadę. Jakoś zmniejsza.
Nie to tylko. Nie wygładzi mi dźwięku, przez co mogą być szumy na waszych mikrofonach. A na nagraniu nie mogę tego łatwo zmienić. Bo całe moje efekty idą przez VoiceMeetera, a niestety VoiceMeeter nie ma funkcji na dźwięku typu słuchawkowym na zmienianie efektów. Tylko na mikrofonie. Wejściu zewnętrznym, rozumiesz? Więc dźwięk wasz mam przetworzony jakoś tam na zasadzie trochę więcej basów, czy tam mniej góry, ale nie mogę po prostu redukcji szumów wam zarzucić w przeciwieństwie do siebie. Jeszcze groby. Tutaj dobra. Kurde jakiś serial z lat 90. Co może z tego wieku się zrobił. Jece. Niestety. Ale dobra. Ginja, nie duch. No dzięki. Wołaj, żeby zginął i ja zginąłem przez to. Wow. A nie, to nie było do ciebie. Wiem, ale chodzi o to, że wołałeś na ducha. Tylko, że przez to ja zginąłem. Dobra, ta gra mnie nie lubi. 5%, będzie dobrze. Zaraz koniec na szczęście, co tam jakoś się ogarnie. Oj, dziękuję tak. Bardzo. Jest, 100%. Teraz tylko niedobitki trzeba wyeliminować i będzie dobrze. No, teraz usunąć tych, co przeżyli. Dobra. I cmentarzysko już w tym miejscu przynajmniej pomału przestaje istnieć. I ktoś zepsuł chałupę, kopiąc groby. Ginże. Dobra. Linie. Co? Już się grubamy sobie. Jest spokój, dobra. Jej, piona. No nie, udało się. Dobra. Teraz pora tylko powpychać wszystkie groby z powrotem do skrzynek, coś naprawić dziury w ziemi, które ktoś podprodukował. W ogóle gnom, ogólnie gnom mnie zaatakował, nie? Wyszedł na powierzchni, się zmienił w posąg, wiem. Tak. To jest feature, którego już, jak widzisz, odkryliśmy, bo mamy ich trochę. Tak samo właśnie swoją drogą... Powiem jeszcze jedną rzecz. Jeśli ktoś czuje się na siłach, proponuję, żeby poszedł sobie pofarmić na tych Eater of Souls, bo tam fajne burgery dropią bardzo. Jednego go zdobyłem. Niestety już żarłem, żeby więc nie pokażę, ale są super. I w sumie... Na Eaterach ładnie się farmi. Fajny grinder można zrobić, wystarczy się za ten... Zabukać. No wiem. I tyle. Dobra. Kurde. No. Ja nie kraczę. To jest naprawdę mój fart, ja zawsze tak mam. Albo co noc mam Blood Moon, albo co chwilę gobliny. A. Dobra. To... Ej, bo mam 140 HP, mogę sobie użyć Life Crystal? Teraz już nie ma progów żadnych, używaj ile chcesz, jeśli znajdziesz. Okay. Mi tak już gobliny mogą przychodzić, niestety. O nie. To jest... poszło. No chodzi o tak. Trudniej jest samemu, no bo one tam się nie skalują z tym, z ile... skalują się, jest więcej ich. Szybszy jest spawn rate i jest ich więcej ogólnie. Ale nie mają, więcej graczy. Nie mają HP tyle samo. To następnym razem jak będzie, to wszyscy wychodzą. Niestety to nie zadziałałoby raczej. Ale dobra, to teraz zobaczmy ile mam tych właściwie tych desert fossili. A ja mam 5. Jeszcze. Ale nie chodzi mi o... Nowy kotel. Mi chodzi o... Klocki. Już przetworzone. Tak. Bo to tamtym się przetwarza. Niestety na całą zbrojkę nie starczy. Zdecydowanie za mało. To jak ktoś złoży zbrojkę całą, to mogę mu dać miniszarkę, bo w sumie wiesz. Co robi znowu z tego Antilona, bo to taki mało. A to jest to krewcenie Sandgana i może jakichś innych złomów, ale nie kojarzę. Tak więc dobra. No, jeśli ktoś byłby na tyle odważny, żeby iść teraz na pustynię, to proszę bardzo, można pogromadzić mocno materiały. W sumie, jeśli tam się poznajduje więcej tych pustynnych całych, fosili, to jeszcze może z tego wyjść właśnie to, że będziemy mieli tego armora kompletnego, ale... No, bez tego niestety nie ma szans. Dobra. Ale jedno co tak zauważyłem, to tych magów trochę mało było. No to jest akurat cud. Super, bo oni strzelają przez ścianę, to jest wkurzające. No wiem. Dobra.
To w takim razie teraz... Nie wiem, co teraz będzie lepiej. Iść szukać fosili i znowu się męczyć z pustynią, czy spróbować z Eater of Worlds jeden raz? Nie, no fosili. Eater of Worlds to jeszcze jednak ciężko. No, ja cię rozumiem, Pepkinie, ale pamiętaj, że mam bicza, który będzie go bił na całym ciele jeszcze zatruwał. Tak, aczkolwiek wiesz, że im więcej jest wrogów, jeżeli pierwszy wrog zadałem, masz max obrażeń, ale drugi, trzeci, czwarty masz już zredukowane te obrażenia na biciu. Co? Nie bije tym samym. Nie, chyba nie rozumiem, o co ci chodzi. No coś jak piercing bulety, że pierwszy zadaje max obrażeń, ale drugi już zadaje mniej. Wiesz, o co chodzi, przeciwnika. Po prostu drugi przeciwnik dostaje mniej, trzeci... No wiem, ale tak czy jak będę bił ich w wielu miejscach, przez to będzie szybko padał, więc... No teoretycznie tak. Ja spokojnie, teraz nie będę po to lazł, ale... Ale warto o tym pomyśleć, może na następnym epizodzie spróbujemy. No tak, jak się już ogarnie inne rzeczy. Dobra. W takim wypadku, póki jeszcze się trzyma, to mówiłem, będę trzymał ten odcinek. Jak się znowu zacznie sypać, to wtedy do widzenia, nawet jeśli miałoby być krótszy. No. Ale ten, ja myślę, że możemy pójść na dół po te Molten Armor i wszystkie te wykopać Hellstone. Nie możemy. Nie? Nawet jeśli wyrszarki zdobędziemy, to się nie da. Trzeba pokonać Eater of Worlds, bo teraz tylko ten Killoff jest w stanie zbierać Hellstone'y. No niestety. A dla mnie nawet dobrze, bo ja nie lubiłem tego skipowania mocnego. Nie ukrywam, że co robiłem często na prośbę innych, ale no nie lubię. Ja wolę jednak mieć czystą progresję. Chociaż no nie ukrywam teraz, jak gram na masterze, co by się przydało, bym dostał przynajmniej lepszego samona sobie. Dobra. Swoją drogą, jeśli chcesz i masz sprzęt, to tam sobie możesz spróbować trochę połowić złowienie teraz tych crate'ów. Zawsze wypadają rzeczy związane z biomem, więc łatwo teraz jest pozdobywać jakieś porządniejsze akcesoria czy coś. Crate'y biomu to dość rzadkie. To chyba pójdę sobie połowić, jeżeli coś jest. No wiem, że są rzadkie, ale no na początek w ten sposób, potem jakoś się ogarnie więcej akcesoriów, które podwiększają szanse, te wszystkie potiony i inne takie, będzie dobrze. Rozkażemy komuś, żeby rybaczył o, cały czas i będzie git. Tak, dobra. Na siostrę to lubi, więc bym nawet mogł, ale... No teraz jej nie ma, więc póki co, jeśli chcesz coś zdobyć z ryb, to musisz sam działać. Dobra. To szczęście mam tego Royal Gela. Przemyślajmy, mnie nie mordują. Mhm. Co, gdzieś wędki? Powinny być, a jeśli nie ma, to tam weź demonic, przy kowadle zrobisz sobie ten Fisher of Souls, 20% mocy. Przynętę mamy pełno, jeśli chcesz jeszcze lepszą, to weź wormy, połącz je sobie ze gwiazdkami i będzie dobrze. Lepszych sprzętów nie zaoferujemy obecnie, bo jednak no, podkreślam, jesteśmy dopiero po Age of Cthulhu, czy tam jak ja wolę mówić, Oku Ciula. I to jeszcze, jak powtarzam, test po raz pierdlionowy, pokonanym tylko dzięki temu, że wiśnia był w pobliżu. I w sumie też pojawionym przez to, że wiśnia był w pobliżu. Dobra. A, oczywiście znowu jestem takim geniuszem, że nie wziąłem ze sobą żadnych pochodni. Ani pożywienia. Więc to będzie ciekawe. O! Już. Już mordują. Ale chyba w takim razie ktoś musiał go znaleźć, jeśli już pisze, że został zabity. W sumie dobrze nawet, że będziemy go posiadać. Będę mógł wydać całe moje pieniądze, jakie istnieją, na to, żeby jakiegoś modifiera fajnego na bicza nałożyć. A potem i tak skończyć z Broken. Nie. To 15 golda wydane, ale kupiłem. Workshopa już mamy? Nieźle. Tak, kupiłem już. To spoko, to zaraz pójdę mieszać akcesoria i w ogóle to będzie dobrze. Remeski sobie połączę z Rocket Bootsami, które też będę musiał kupić i takie inne sprawy. O. To ci niespodzianka, jestem już w tym miejscu, w którym ostatnio padłem. Szybko. Tak więc może jeszcze coś nawet podnajduję. Oj nie. Spokojnie, gro.
Nie musisz mnie już mordować. Wiem, że mnie nie lubisz, no ale naprawdę, może być chociaż raz dla odmiany miła. I przy okazji zobaczmy, może Bestiarius już jest przynajmniej kompletny w sekcji Antlionów. Jak będzie jakiś wolniejszy moment, co się właśnie luknie. W sumie sekcja Antlionów może jakichś ciekawych informacji fabularnych dodać i przy okazji może w końcu odblokuje jakieś dzięki temu rzeczy nowe u zoologistki. No na całe jest tylko bazując na właśnie Bestiariuszu. I uwaga, uwaga, Giant Antlion za mało, Stormcrawler wystarczająco, zwykłe Antliony wystarczająco prawie, Antliony nic, Giant Swarmery też nic, ale jeszcze zwykły Swarmer chyba istniał, to zobaczmy jak tam ze zwykłym. Nawet nie wiadomo jeszcze co dropi, więc no daleka droga przed nami, zanim będziemy w ogóle blisko opracowania tego, co jest związane. Nie no, gro, proszę cię. No właśnie, do momentu kiedy będziemy w ogóle blisko tego, żeby opracować Swarmery i inne takie. Dobra, tym razem nie ma przebacz, nie będę szedł w ten sposób, tylko rzucam pod ciebie wszystkie skarab bomby, które mam i zobaczymy jak to wyjdzie. Może trafię na jakieś nowości. W sumie może nie będę też takim idiotem i tym razem wezmę ze sobą chociaż trochę żarcia. Dobra, mówiąc trochę mam myśli, będę tego żałował, ale żyłem najlepsze co mamy. Prawie godzina teraz efektu, jeśli nie umrę. Pochodnie trochę mam w zapasie, to tam nie problem. A żeby jeszcze zetnę jedno drzewo, żeby mieć drewno na krytyczne sytuacje, powinno być okej. I nie wiem czemu, ale już pomału czuję, że gardło zaczyna siadać. Ja tak jest, jak zazwyczaj gadam przez ponad godzinę na odcinkach czy coś, ale... nie wiem, co się stało, papkini, ale cię prawie nie słychać. No nie wiem, to jest ten... tak, ale ja jem. Dobra. Dawaj, glutek. Trzeba bić, zabić. Na ile możemy. Bić, zabić, oczywiście. Pewno nam pionów jest na niebie dalej. Dziwna sprawa. To co się orientowałem, to one były tylko we wioskach, a tutaj nagle proszę, się okazuje, że nie tylko. To nie jest tak, że po zwycięstwie jak? Po evencie, po bossie? Nie wiem, nie wiem. Ale znalazłem coś dosyć niepokojącego. Znalazłem dziurę, w której trochę lawy jest. To przy powierzchni, co jest właśnie najbardziej niepokojące. To jesteśmy. Obok tego wszystkiego, co ostatnio było. Ale jesteśmy. Może dzięki temu znajdę jakieś nowe pomieszczenia, nowe skarby, coś. Jeśli nie, to nie. Jeśli tak, to fajnie. No i miejmy nadzieję, że w sumie się uda. No i już ostra muzyka pokazująca niebezpieczeństwo, które na mnie czeka, wleciała. Dobra. Dobra, bij zabij tym biczem. Pustynne ognisko. Jakie ładne. Pewno sobie wezmę. Nieźle. Może się od razu otwierać, nie ma co czekać na hard moda, bo zmienili to akurat teraz. Teraz w hard modzie po prostu się wypadają się lepsze wersje tych skrzynków. Ja zawsze otwieram od razu, bo... Nie! No ten... Nie. Ojdź. Straciłem buffa, który trwa ponad... Znaczy nie ponad, tylko prawie godzinę. I jest robiony z jednego złotego zwierzaka. To tylko dwa przez całą rozgrywkę złapałem. Nie. Oj, to wielkie F na czacie. Nie, za szczęście podobne efekty mogę też uzyskiwać na krótsze efekty, znaczy na krótszy czas, ale można uzyskiwać z tych
z żarcia, które gotuje się z dwóch ryb na potki przeznaczonych. A i łatwo zdobyć, po prostu wystarczy pójść do byle bajorka podziemnego większego i tam ci będą wypadały nawet kilka gatunków tych ryb, to wiesz, szybko pójdzie. Więc jeśli chcesz sobie narobić porządnego żarcia, to radzę się właśnie tym zainteresować. O, papkin sobie skacze na pogoskoczku. Jaki fajny. 23 golda na tej. Zawiodłem. Jo. Ty, ale jak się zawiodłeś, to... 16. Jak się zawiodłeś, papkinie, to daję, z chęcią przyjmę. Będzie to niezła karta przetargowa, żeby kolejnego gościa zwerbować. Tym razem już dosłownie legendę. Zrobiłem puszkę. To znaczy, że albo masz ze sobą moc wędkarską, albo masz trochę za małe bajorko. Bajorko jest coś duże. Ponad 300 kratek wody? A to nie liczyłem. No właśnie. Bo jeśli nie ma 300 kratek wody, albo ponad 50% mocy wędkarstwa łącznie, to będą tam ci śmieci pojawiać. Sprawdzę to. Czym oczywiście jeszcze faza księżyca zmniejsza ci moc z wędkarstwa, więc... Jednym pewnym sposobem na to, żeby nigdy nie było śmieci, to jest ponad 300-kratkowe bajorko. Dobra. Zjeżdżamy ponownie. Tym razem... Nie na mojej złotej pieczeni, jak to kiedyś nazywałem chyba. Tylko jedziemy na... Tym, jak to się nazywa. Na zwykłym morskim żarciu. Glut, postaraj się nie ruszać tych wszystkich kokonów. To jest on niegroźny, dopóki się ich nie ruszy. Dobra. Oczywiście. Nie ruszać kokonów, ale co? Ja zrobiłem, ruszyłem kokon. Nie, ja jestem po prostu jakiś taki... No, nieogarnięty na dzisiaj. Jeszcze gorzej niż to było na ostatnich nagraniach, na których też mówiłem, że jestem nieogarnięty. Ale i tak jest dobrze. I się poładnie skończyły. Ale tym razem na szczęście mam przygotowane chociaż trochę drewna. Poza tylko kilkanaście pochodni, no. Jest dobrze. Jest dobrze. I dobra. Trzeba iść niżej, niżej. I okej. No bardziej... Co się z tymi śmiećmi? Nie, to mówię. Albo bajorko za małe, albo za mała moc wędkarstwa, albo jedno i drugie, bo jak masz obydwa warunki niespełnione, co? Wtedy jest tego pełno. Jestem między tymi drzewami, to jest nawet dużo wody tutaj. Zawsze można trochę zawsze będę mógł ewentualnie później trochę rozkopać. A właśnie, tylko ten, jeśli woda jest pod jakimś klockiem, czy tutaj od powierzchni oddziela, dajmy na to, jest ten klocek, który powoduje, że, nie, że spadając z góry nie trafisz tam niżej, to ta woda się nie liczy do wielkości. Chwila. O nie. Co się stanęło się? To jest takie dziwne, odwrócone U z tego. Wiecie co, chyba trzeba będzie kogoś zatrudnić do kopania bajorków. Kogoś, kto ma dużo wolnego czasu. Albo po prostu kupić bomby. Nie, ale chodzi o to, że... Po prostu bomby mogą nieregularnie to zrobić, potem trzeba będzie jeszcze poprawiać, a tak to szybciej się to wykopie samodzielnie. A w sumie najszybciej to było chyba łopatą. Musi być odchylona powierzchnia tak jakby, czy... Nie, bardziej chodzi o to, że nie może być nierówności na zasadzie, że jakiś jeden klocek zakrywa widok. Tak jakbyś patrzył z góry, nie od boku, tylko od góry, żeby ci zasłaniało dno. Bo jeśli zasłania dno, to już po prostu się te klocki anulują. Takie piony muszą być. No tak, właśnie musi być idealnie... Po prostu cały... Kwadraty najlepiej. No, kwadrat jest akurat adekwatny opcją. Ewentualnie jakakolwiek kształt, tylko musi mieć równe brzegi. Albo takie po prostu pochyłe, ale żeby żaden...
jak to się nazywa, żaden klocek po prostu nie był przykryty innym klockiem. Znaczy, żaden pole wodne nie było przykryte klockiem. Po prostu musi być. No na przykład. Dobra. To się zajmę zaraz kopanie tego. O, to w sumie, jeśli byś chciał, to bym ci mógł nawet dać łopatę, która mocno to przyspiesza, ale teraz jestem pod ziemią. I niestety nie wykrawczysz jej sobie, bo ona wymaga cmentarza. O, dobra, już. To nie musi być idealnie kwadrat, żeby był też na, że tak powiem, płaskość. Nie. Ważne, żeby po prostu żaden klocek, żadna woda nie była zakryta. Nawet jak są jakieś wody zakryte, to żeby łącznie było 300 odkrytych. Bądź w przypadku oceana na 1500. W przypadku miodu chyba to było znacznie mniej, ale nie jestem pewien ile. Chyba 150, tak bym strzelił. A jak jest z innymi cieciami, no, to nie wiem. No, rzadszy. To jest? Rzadszym surowcem jest miód. W sumie w terarii. Bez przesady. Możesz mieć dużo. Miodu też. Duplikacja wiadrowa też działa, tylko trochę trzeba ją inaczej wykonywać. Tak samo na lawę też działa. Na każdą ciecz, która istnieje chyba w grze, da się zrobić duplikację wiadrową. A w Minecraftie tylko na wodę. Na lawę kiedyś można też było, ale to już od wielu wersji, no nie istnieje. Zanim będzie spam, nie będę nagrywał Minecrafta, odczepcie się już ode mnie z tą kwestią. Sorry, że wspomniałem. Nie. Zawsze ktoś wspomina, to ja muszę to mówić spokojnie, to już jest taki standard. Bo mam tutaj takiego jednego, który to ciągle chce tylko Minecraftów. Twoja siostra? Nie. Mówię tu bardziej o znajomku. Znany jako Bob, legenda mojego kanału z dawnych czasów, jak to pięknie zbugował Dark Souls 2, wpadając do wody, chociaż zatrzymał się przed wodą na swojej szarży legendarnej z wielką lancą. No. Ogólnie można powiedzieć, że pełni rolę takiego widza bardziej niż aktywnego uczestnika od dłuższego czasu, no i strasznie mi nie próbuje torturować tym, żebym nagrywał Minecrafta. I tak to lepsze niż to, co proponował tam ktoś kiedyś, żebym Fortnite'em się zajął. Fuj. Dobra, glutek, zajmij się nim proszę. Bo ja spokojnie kopać nie mogę przez takich jełopów jak to coś. I w sumie jak tu najdłużej zostanę, to może postawmy ognisko. Cała jeszcze lepsza regeneracja życia zawsze się przyda. A i właśnie tak przy okazji jeszcze, Xylon, jakie paski życia wykorzystujesz? Te takie obramówki, serduszka w obramówkach. A, okej. Okay. Czyli jak na razie jestem chyba jedyny, który używa pasków takich typowo RPGowych. Nie, te paski mi się nie podobają, bo są trochę małe. Możliwe, no ale tam powiedzmy z sentymentu przez to, że... Ale i tak też to jest ładne. Ja po prostu jestem już miłośnikiem RPG-ów, wielkim fascynatem w ogóle, więc ja tak nawet z sentymentu do niektórych gier MMO czy tam RPG właśnie wziąłem sobie paski. Po prostu jest tak trochę inaczej niż jak to było zazwyczaj z tymi serduszkami w ogóle, więc też tak fajnie. I uwaga, co mamy w skrzyni? Co? Magic Conch. Jakiś... nie wiem, co to jest. Nazwijmy jakieś muszle. Jak to wygląda? Z muszla, w której słychać ocean. Ale pomyślę, że boję się tego używać, zobaczę jak to działa później. Ty, chodź tu do mnie, to może wody trochę dolejesz. A wiadro mamy w bazie, co prawda, ale spoko, zaraz się tym zajmę, tylko... Ty wiesz, że może ocean wylecieć z tym muszli, skoro słychać go. Takie nieśmieszne. Nie, ale możliwe. W terrarii wszystko jest możliwe. No. I dobra, już wracamy. Ale i tak, mamy kilkaset tych, no jak to się nazywa, fosili, to może przy sporym farcie dostanę właśnie już na ubranko dla jednego strzelca drużynowego. Dobra. O, więc pięknie. Wyliczam. Zaraz tam przyjdę do ciebie, zobaczę jak działa muszla. O ile ona cokolwiek robi, a nie daj mi na to jak się trzyma, co dźwięki wydaje. No i już widzę, że fosili będzie mało, bo coś nie chcą wypadać. Chociaż no, ważne, że jakiekolwiek są. Ale mnie te slimy wkurzają. To w sumie przydałoby się, żebyś zdobył tego Aureal Gel. Banera. A banerów mam pełno, mógłbyś też wziąć już dawno. Dobra, to nie potrzebne. O ile nie idziesz. A, już. Zaraz przylezę właśnie, tylko
no muszę najpierw ogarnąć chociaż kwestię tego, żeby jakoś pogromadzić te rzeczy, które powypadały teraz. Trochę tego sporo jest. I dobra. Dobra. Od razu lepiej. To tak. Banery na co chcesz? W sumie, czekaj, mamy tutaj tylko, dobra, tylko niebieskie slajmy niestety. Kiepsko. Slime. Ale już... No, wszystkie slajmy, które znajdę, to właśnie biorę. Ale niestety wygląda to, że dosłownie mam tylko niebieskie. O dziwo. A. I chyba ktoś ukradł wiadro. Coś go znaleźć nie mogę. Ej, czy to jest jakaś czarna perła? Trzeba wiatr. To jest na podkę, po prostu jakąś odpowiedź ci daje szczęście. A, dzięki za informację, to się sprawdzi. To idę już z banerem tego niebieskiego slajma. I zaraz zobaczymy, jak działa ta muszelka dziwna. A jest coś przy niej napisane? No tak, jeśli się dokładnie wsłuchasz, da się, no, usłyszeć ocean. Więc no, nie wiem czemu, jako że jeszcze ma nazwę Magic Conch, to podejrzewam, że to może być coś na zasadzie Mirror, tylko że do oceanów. Przeteleportuje cię na same dno morza. Ło, spore. Ten obraz jest najlepszy tutaj. Też nie wiem, czy Mando nic nie zabije, bo on miał jakiś tutaj plan odnośnie tego miejsca, ale... Ej, będzie można to zmienić w wielki basen. Tak, dobra. Uwaga, uwaga, wielki test, tylko najpierw jeszcze tutaj powieszę gdzieś banera tych niebieskich slajmów. Wielki test, co muszli? Ty faktycznie tu do oceana. Wow. Gdzie ty jesteś? Wow! Ja tak myślałem, że na dno oceanu cię zabierze, ale to cię zabrało to tam. Spoko, jak w sumie tu już jestem, to zabiorę te wszystkie śmieci, które tam zostały nad oceanem przez kogoś zostawione. Mam tutaj coś takiego... O! Wow, banner. Tak. Dobra. Nawet co, mi ja tak chcę przerzucić. Ciekawe, czemu 600 wbiło. Nie wiem, może dlatego, że już ich strasznie mocno biliśmy. A to niestety statystyki są globalne, jeśli chodzi o to, ile ubito. Kurde, ale te statystyki chyba działają ten, ogólnie, na wszystkich. Tak, to był 600 szlam po prostu na tym świecie ubity tego gatunku. Dobra. Bo ja ich nie ubijałem jakoś. Wiem, co jest? Terta muszli. Nie wiem do czego to służy, ale to zbiorę. Może jakiś fajny crafting z tego będzie. Craftingi teraz są moim głównym celem, jeśli chodzi o całe odkrywanie wszystkiego. Dobra, do widzenia. I muszelka. Dobra, Gajdu, gdzie żeś ty? O, jesteś. To teraz czemu powiedz mi. Gajdu? Nie jest nawet materiał, czyli wszystko takie ozdobne. A. Tylko, czy takie jakieś uselessy nagromadziłem mocne. Okej, to tutaj. Nie. Dobra. Dobra, tutaj był crafty plus do domu, czyli takie rzeczy tego typu tutaj. No nieźle. W razie tutaj powrzucam, bo nie mam pomysłu gdzie, co, jak, przynęty, tak. Dobra. Ja trochę czyściłem tego eku w końcu. Okej, jeszcze w sumie jak tutaj trzymam wszelkie maści narzędzia, to niech będzie, jeszcze to tutaj wepcham. Dropy i banery, to tak. Teraz, panie guide, pokazuj to, co tam z tej ryby mogę zrobić, którą tam w sumie znalazłem. Przynajmniej sashimi. Nie jest aż tak źle. Narobi będzie na zapas, przynajmniej. I okej. No, tak więc... O nie, Mando niego znowu wrzuciło. Dobra, zobaczymy, czy ta imprezowiczka coś sprzedaje fajnego.
Na, nic nowego, fajnego. A Goblineu, gdzie to jest? I w sumie może warto byłoby zobaczyć jego wpis. Co on tak właściwie lubi. Hmm? A bardzo ciekawe tutaj jest ogólnie to, że jak chce się postawić tak dla przykładu wooden platform, to to niszczy blok od razu. Nie, bo to jest funkcja ta z podmiany po prostu. Można sobie wyłączyć, ale z natury jest załączona, co jest takie trochę, nie ukrywajmy, problematyczne momentami. Ciekawe. Linijka została zmieniona w broń teraz. Co? Tak, bo efekt linijki można ma się kogoś... teraz naturalnie, ale no... Linijka jest teraz bronią. Działającą na zasadzie short sworda. Można kogoś dzielić. No właśnie. Dobra. Spectre Bootsy. Dziękuję. I przy okazji wezmę wszystkie akcesoria, które pozostawały, to może coś... No, dobra, nie. Myślałem, że coś pozłączam, ale widać, że nic do złączania nie mamy za bardzo. Po prostu bida w kraju. Dobra, w takim wypadku... Ja się staram, żeby to jakoś wyglądało tutaj może. Wiesz, głównym budowniczym tak czy siak jest Manoni, więc jeśli nie ty, to on by się tym zajął, ale... Chcesz, to się staraj. Najwyżej poprawi. Ale nie, i tak to jest trochę z dala od wioski. Legendarny mieczyk. Nieźle, papki, nie. Wiesz, no, z dala od wioski, pamiętasz, na tych drzewach tam u góry też on chciał coś budować, więc no. No, no, no. Ale to jak tak niżej, im niżej od tych drzew, to chyba będzie dobrze. No, miejmy nadzieję. Ja, ale linijka ma strasznie szybkie użycie, tak jakby po prostu dał się tym zadziałać na śmierć. Oj. Widzę, że już Manoni porządnie podchodzi do tematów rozbiórki, ewentualnych różnych rzeczy. Kurde, jak na razie to same basy mi lecą. Wiesz, specjalny rybiarz tak łatwo nie złapać. Co? Specjalny rybiarz tak łatwo nie złapać. Jezu, nie, mój mózg czasami naprawdę dziwne słowa generuje. Nie jest tak łatwo złapać. Tak, teraz lepiej. Ale tak czy jak, cieszę się, że cokolwiek ci bierze innego niż śmieci. No. Lepsze to niż buty. Hmm? Dobra. Zobaczmy w ogóle, jak to jest z kwestią... 60, tam chyba trzeba 90 na całe ubranko, więc... No nie jest za dobrze. Uwaga, uwaga, 25 plus 15. U, teraz mi daje 40 plus... Dobra, moja lama, mam idealnie na ubranku dla jednego strzelca. Super. Tak, więc na szybko trzeba będzie ustalić, kto zostaje tym strzelcem, a póki co zaprezentuję, jak to wygląda. No, zostaw na tym. Jak to na manekinie. Na Vanity sobie brałem póki co, ale... Poza tym chcę jeszcze zobaczyć, jaki to daje set bonus, od kiedy został zmieniony w... tego... w ranged. O, 20% szans na to, że nie konsumuje ammo. Nieźle. Nawet dobre strzała. No, dokładnie. Więc jak już będzie wiadomo, kto zostaje strzelcem, to mamy właśnie pierwszą zbrojkę. Nie jest może na jakaś idealna, no ale wiesz. Daje 8 obrony, daje zwiększoną szansę na krytyki z ranged, szansę na niezużycie tego ammo. Moim zdaniem dobre. I swoją drogą mamy już 39 minut, prawie 40, więc nic ciekawego się nie dzieje. Nie mam zamiaru na siłę przeciągać. Ale to same kurde basy mi lecą. No niestety, no nie pomogę z tym. Taki urok Terrarii. No ale wracając, czas się kończy. Nagranie zrobione jak najbardziej pozytywnie, o dziwo.
Natomiast no, kolejnych nie będzie już na tej sesji rośnie robionych, rozumiesz się, drodzy widzowie, no, trzeba mieć jednak pomysła co i jaka. Na obecny moment, no, jedyne co mogę robić to eksplorować dalej, a sądzę, że dwa odcinki spędzone w pustyni wam, no, na obecny moment wystarczą, tak więc ja dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia w kolejnym epizodzie, trzymajcie się, hej, hej.